Radio Kot. Garażowe Radio Radzyń. Znajdziesz nas na Facebooku i posłuchasz na platformie YouTube. Zapraszam, Paweł Kot. Dzień dobry Państwu, zapraszam do cotygodniowego przeglądu prasy w Radio Kot. Dzisiaj biorę do rąk naszą radzyńską wspólnotę, numer noworoczny, taki się trochę wydaje cieniuśki, być może ma mniej stron, mniej artykułów, nie wiem, ale jakoś tak wygląda. Na pierwszej stronie mamy sytuację opisaną pewnej 70-latki, która stanie przed sądem po interwencji funkcjonariuszy. Zarzucają jej naruszenie nietykalności cielesnej. Pani z kulą, która ledwo się trzyma na nogach, rzekomo zaatakowała policjantów po cywilnemu. Była przekonana, że to bandyci, którzy kradną jej telefon i laptop. Sytuacja oczywiście jest wyjaśniana. Przypomina to trochę sytuację z naszym takim znanym celebrytą, panem Piotrem Najsztubem, który potrącił staruszkę na pasach, będąc bez prawa jazdy. Samochód nie miał badań technicznych, a sprawa skończyła się tak, że on został uniewinniony, a staruszka dostała mandat. Mam nadzieję, że w tej sytuacji tak nie będzie. No dobrze, ale to oczywiście straszne rzeczy, które zawsze są gdzieś tam na pierwszą stronę wywlekane. Pod spodem jeszcze trudniejszy temat śmiertelnego zderzenia z karetką. Oskarżany Ukrainiec oraz kierowca ambulansu. Wypadek straszny, ludzie nie żyją. Właściwie chyba jedna osoba, jedna ofiara śmiertelna. Mamy też trochę o finansach. W nagłówku widzimy taką informację, że prawie 18 milionów złotych z Unii Europejskiej dla rolników z gminy Radzyń. Chodzi o nic innego jako dopłaty dla rolników wynikające z posiadanego areału. I cała ich lista jest umieszczona na końcu tej naszej wspólnoty. Teraz jest to informacja w pewnym sensie też handlowa, bo sklepy z meblami będą mogły zerknąć na swoich potencjalnych klientów. Mamy też informację o tym, ile w 2020 roku wydadzą sołectwa w samej gminie Ulan-Majorat. Ponad 400 na różne spotkania, na różne projekty, na przykład utwardzenie drogi do Maszewnica 32 635 zł, albo na przykład 2700 zł na zakup namiotu, albo na jakieś spotkanie integracyjne 5000 zł. No i tam takie rzeczy. Co tutaj jeszcze mamy? Ano mamy gdzieś informację, że jednak taki gość, który miał tutaj przyjść szkolić nasze Orlęta, jednak do nas nie dotrze. Momencik, zaraz, gdzieś to tutaj było. O, wiedziałem, że coś związanego z pająkami. Tarantula w Siedlcach. Wydawało się, że Bartosz Tarachulski zostanie szkoleniowcem Orląt Radzyń Podlaski. Jeszcze przed świętami okazało się, że 44-latek obejmie stery w pogoni Siedlce. No to trochę lipa, ale podejrzewam, że nasi zacni działacze piłkarscy nie ustają w trudach i poszukiwaniach trenera na kolejny sezon piłkarski. Jest też fajny artykuł o tym, że no, potrafimy sobie pomagać. I tutaj mamy do czynienia z taką drużyną marzeń, która wyruszyła z Lubartowa, a poprowadziła ją pani
Justyna Świderska-Niedobit to jest założycielka drużyny marzeń, pomysłodawczyni akcji charytatywnych na Ukrainie. Chodzi o Polaków i potomków Polaków, którzy tutaj zostali po II wojnie światowej i obecnie są obywatelami Ukrainy. Żyją naprawdę bardzo skromnie. Jak widać to na załączonych w artykule fotografiach, czują się trochę osamotnieni, trochę porzuceni. Bardzo, przynajmniej tak wynika z artykułu, byli bardzo wzruszeni wizytą Polaków z prezentami. Oczywiście na pewno dzieci czekały na prezenty, bo zostało obdarowanych aż 11 rodzin. Ale z treści artykułu możemy się dowiedzieć, jak bardzo potrzebują o tym, żeby pamiętała o nich Polska. Żeby pamiętali o nich Polacy, żeby ich odwiedzili. To ta wizyta była pełna wzruszeń, pełna radości. Na co dzień tymi Polakami opiekuje się siostra Maksymiliana. Dzięki niej też są obecne wizerunki świętych w tych skromnych domach, wśród tych młodych Polaków, dzieci. Jak mówi jeden z uczestników tej wyprawy, pan Michał Żmurek, te wizyty to pełne wzruszeń rozmów, uścisków, spotkania z ludźmi, dla których niejednokrotnie świat zamknięty jest w czterech ścianach skromnego domostwa. Polecam ten artykuł. Jest on pod koniec na stronie 10 Wspólnoty Radzyńskiej. Wielkie gratulacje dla uczestników i pomysłodawców tej akcji. Dzisiaj tak trochę chaotycznie skaczę po tych artykułach, no ale to byłoby nudne, gdybyśmy tak zawsze wszystko po kolei omawiali. Na stronie 4 jest artykuł o tym, że mieliśmy 80. rocznicę śmierci hrabiego Bronisława Ślubowskiego. A kim on był, w artykule przybliża nam jego postać dr Joanna Kowalik-Bylicka oraz pan Dariusz Magier, prezes Instytutu Bronisława Ślubowskiego. Instytut Bronisława Ślubowskiego organizuje takie spotkania u hrabiego w korpusie głównym Pałacu Potockich, zapraszając zawsze jakąś ciekawą osobę, zazwyczaj jest to historyk, który opowiada nam nie tylko o tym miejscu, ale o jakichś innych ciekawych osobach, które żyły onegdaj na ziemi radzyńskiej, bądź w samym Radzyniu Podlaskim. Z artykułu tego możemy się dowiedzieć, kim był właśnie pan Bronisław Ślubowski. No był przede wszystkim społecznikiem, niesamowitym animatorem kultury, który zaangażował się bardzo mocno na rzecz tutejszej społeczności. Był patriotą, organizował dokształcanie potajemne, czy jakie konspekty. Aktywnie włączył się w obronę polskości i wiary katolickiej, dodajmy, był katolikiem. Właściciel dóbr radzyńskich, ostatni, który przekazał Pałac Potockich na rzecz Skarbu Państwa. To był rok 1920, a więc tak naprawdę czas cudu nad Wisłą i rok, w którym na jakiś czas niepodległość Polski została ocalona. Hrabia Ślubowski nie miał potomka, więc przekazał to, co było dla niego bardzo cenne, a więc pałac Skarbowi Państwa. Chciał, żeby służył jakimś celom społecznym. Z tego, co mi wiadomo, miało być to miejsce spotkań m.in. weteranów walki o niepodległość Rzeczpospolitej. Zachęcam do lektury artykułu na stronie 4. Pisze o tym nasz redaktor Jakub Chapka. Na pewno Państwo zauważyli, że ubyło nam łabędzi na naszych stawach, naszych grobli. Chyba padły 3. Ale sprawa się już wyjaśniła. Mamy to w artykule na stronie 3 Wspólnoty. Jak informuje pan Jerzy Zdziennicki, lekarz weterynarii, łabędzie prawdopodobnie były zarażone salmonellozą. Dodatkowo ptaki mają silną anemię, więc zaczęły nam padać
Na szczęście pan doktor zajął się pozostałymi ptakami i już są pod jego opieką, więc dziękujemy panie doktorze. Mamy nadzieję, że na wiosnę łabędzie będą zdrowe. Warto też wspomnieć, zawsze warto wspominać o sukcesach uczniów z pierwszego LO w Radzyniu. Bo nie są to pierwsze, jedyne sukcesy. Rok szkolny 2019-2020 trwa w najlepsze, ale dobiegł końca już pierwszy semestr. Pani dyrektor Ewa Grodzka dokonała pewnego podsumowania, jak również zostały wręczone nagrody niektórym uczniom za ich zasługi. Wśród nich jest Kacper Kozak, uczeń klasy trzeciej o profilu dziennikarsko-prawniczym i uczeń pana Jacka Woźniaka. Pozdrawiam pana profesora. Uzyskali awans do eliminacji Centralnej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Natomiast Łukasz Latoch zakwalifikował się do kolejnego etapu 69. Olimpiady Fizycznej. Awans do półfinału dawało zdobycie 60 punktów. Nasz as zdobył aż 147. Łukasza do Olimpiady przygotowywał nie kto inny jak sam pan profesor Leszek Szalast. Uczniowie Julia Walczyna oraz Łukasz Latoch awansowali także do eliminacji okręgowych w Olimpiadzie Astronomicznej. Są oni uczniami klasy drugiej i trzeciej o profilu matematyczno-informatyczno-fizycznym. Uczniów do tej Olimpiady Astronomicznej przygotowywał również pan profesor Leszek Szalast. Stypendium prezesa Rady Ministrów po raz drugi otrzymał Kacper Kozak. Stypendystami marszałka województwa w programie Lubelskie wspiera uzdolnionych zostali Wiktoria Klementewicz, Alicja Kożuch, Filip Skwara i Jakub Stępniewski. Stypendium Rady Rodziców uzyskał Łukasz Latoch. Stypendystami Stowarzyszenia Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim zostali Mikołaj Korulczyk i Adrian Panasiewicz. Cała szkolna społeczność gratuluje stypendystom. My również dołączamy się do tych gratulacji. Jesteśmy bardzo dumni, że mamy tak uzdolnioną młodzież. Mamy nadzieję, że chociaż część z nich będzie chciała tu kiedyś wrócić i pracować na rzecz Radzynia. Daj Boże. Zbliżamy się do końca naszego przeglądu prasowego. Jeszcze tylko wzmianka o dwóch sportach walki. W czwartek 19 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Konkolewnicy odbył się egzamin na wyższe stopnie sekcji Kyokushinkai, karate Kyokushinkai. Pod wodzą pana Marka Woroszyło, jest to sensei czwarty dan, natomiast sekcję w Konkolewnicy i Brzozowicy Dużej prowadzi pan Dawid Tryczyński. Gratulujemy młodym adeptom. A teraz informacja na temat radzyńskiego taekwondo. Zostało ono po raz kolejny docenione. Otóż Natalia Olszak i troje innych zawodników radzyńskiego sportowego centrum taekwondo, czyli sportowi wychowankowie Łukasza Ciężkiego, w 2020 roku będą trenować pod okiem trenerów kadry narodowej, a więc otrzymali powołanie do kadry narodowej. Bardzo im gratulujemy. Oprócz Natalii Olszak, wśród wybrańców jest także Katarzyna Jagielska, Karolina Świć i Michał Łobacz. Życzymy sukcesów. I to na tyle w dzisiejszym przeglądzie prasy. Do usłyszenia, do następnego razu. Pozdrawiam gorąco i życzę udanego Sylwestra i szczęśliwego nowego roku i spełnienia waszych postanowień noworocznych. Do usłyszenia.